Powiedz mi, czym według Ciebie są cukry? Cukry? No to cukierki są, nie? No to... no to niedobre są. Zęby się po nich psują. Dobrze mówię? Cukry są niezbędne do właściwego funkcjonowania naszego ciała, dlatego musimy je dostarczyć do naszego organizmu. Zastanowimy się jednak, z jakich źródeł najlepiej je uzyskiwać, i co się dzieje z nadmiarem tego cukru w naszym organizmie? Zapraszam na odcinek poświęcony węglowodanom. W dzisiejszym odcinku powiemy, jaką rolę w organizmach żywych pełnią cukry oraz w jaki sposób je dzielimy. Postaramy się również w sposób doświadczalny, bo w końcu to są lekcje w sieci doświadczalnie, sprawdzić, w których produktach znajdują się różnego rodzaju cukry. Mam nadzieję, że będzie ciekawie, interesująco i oczywiście rozwijająco. Zapraszam na odcinek poświęcony węglowodanom. Węglowodany, czyli inaczej cukry, są głównym źródłem energii w naszym organizmie. Możemy je spotkać na przykład w owocach i warzywach, mleku i jego przetworach, czy na przykład w produktach zbożowych. Oprócz funkcji energetycznej, cukry mogą stanowić dla nas materiał zapasowy. Gromadzone są na przykład w naszej wątrobie. W momencie, kiedy w naszej krwi zaczyna brakować cukrów prostych, wówczas uruchamiane są rezerwy cukrów zgromadzone właśnie w naszej wątrobie. Cukry możemy podzielić na cukry proste oraz na cukry złożone. Przykładami cukrów prostych jest na przykład glukoza i fruktoza. Zarówno jeden i drugi cukier mają słodki smak i możemy je odnaleźć na przykład w owocach, sokach owocowych czy chociażby w miodzie. Zresztą glukoza stanowi główną formę transportową cukrów w naszym organizmie. Do cukrów złożonych możemy zaliczyć disacharydy, czyli inaczej dwucukry, które składają się z dwóch cukrów prostych. Przykładami takich disacharydów może być sacharoza albo laktoza. Sacharoza składa się z glukozy i fruktozy. Sacharoza jest chyba jednym z najbardziej znanych cukrów, ponieważ jest to zwykły cukier biały, który wykorzystujemy do słodzenia. Ale pamiętajcie, że cukier trzcinowy, który jest przecież brązowy, to również jest ta sama substancja, czyli sacharoza. Przejdźmy w takim razie do laktozy. Laktoza jest cukrem mlekowym, który możemy spotkać właśnie w mleku oraz jego przetworach. Bardzo często słyszymy na przykład o produktach bezlaktozowych. Okazuje się, że niektórzy ludzie nie tolerują laktozy. Wynika to z tego, że w ich organizmie zaburzony jest proces powstawania laktazy. Laktaza jest to enzym, który jest potrzebny do tego, żeby strawić laktozę. U takich ludzi laktoza będzie przekształcana w jelicie grubym do kwasów i gazów, które będą dawać niestety nieprzyjemne dolegliwości układu pokarmowego. Do cukrów złożonych, które zawierają zdecydowanie więcej cukrów prostych, zaliczamy na przykład celulozę albo skrobię. Celuloza jest cukrem roślinnym, który pełni funkcje budulcowe, ponieważ buduje ściany komórkowe roślin. Celulozy nasz organizm nie jest w stanie trawić, a więc nie ma dla nas ona żadnych wartości odżywczych. Wchodzi jednak w skład błonnika pokarmowego, który jest dla nas bardzo ważny. Błonnik pokarmowy ułatwia przesuwanie treści pokarmowych w naszym przewodzie pokarmowym, przez co zmniejsza na przykład zaparcia. Oprócz tego błonnik ma zdolność do wchłaniania wody, przez co pęcznieje i zmniejsza uczucie głodu. Nie czujemy się głodni. Więc warto jeść właśnie takie produkty, które zawierają i są bogate w błonnik pokarmowy. Jednak należy uważać i nie przechodzić z jednej skrajności w drugą i nie wybierać dosyć drastycznych metod, takich jak na przykład dieta wacikowa. Dieta wacikowa polega na jedzeniu wacików do demakijażu albo kuleczek z waty,
które w głównej mierze oczywiście składają się z celulozy. Celuloza ta pęcznieje w żołądku i przez to nie czuje się głodu. Niestety, w ten sposób oszukuje się swój organizm i doprowadza się do jego wyniszczenia i nieodwracalnych zmian. Jeżeli chodzi o to oszustwo, no to z racji tego, że celuloza nie zawiera żadnych wartości odżywczych, no to w takim razie nasz organizm musi korzystać z naszych zapasów, również z tych zapasów białkowych. W momencie, kiedy białek jest coraz mniej w naszym organizmie, no to w takim razie dochodzi powoli do niszczenia naszego organizmu od środka, więc jest to bardzo niebezpieczne. No dobrze, to tyle jeżeli chodzi o celulozę. Przejdziemy w takim razie do skrobi. Jeżeli chodzi o skrobię, jest to cukier złożony, który występuje u roślin i pełni funkcje zapasowe. Skrobię możemy spotkać na przykład w bulwach ziemniaka. Od razu przypomnijmy sobie, że bulwa jest przekształconą łodygą. Oprócz tego, że skrobię możemy znaleźć w bulwach, to również możemy ją znaleźć w owocach, nasionach czy w korzeniach. Czysta skrobia jest stałą substancją białą, bez zapachu i smaku. A więc wynika z tego, że nie wszystkie cukry mają słodki smak. Łatwo zresztą to sprawdzić. Wystarczy, że weźmiemy do ust kawałek bułki albo chleba. Jeżeli bierzemy do ust właśnie taki kęs z bułki albo chleba, no to on nie ma jakiegoś wyrazistego smaku, ale po chwili poczujemy słodki smak. Wynika to z tego, że skrobia, która znajduje się w chlebie albo w bułce, w wyniku działania enzymów znajdujących się w naszej ślinie jest rozkładana do cukrów mniej złożonych, które mają słodki smak i który możemy poczuć. Jesteście ciekawi, jak brzmi dzisiejsza zagadka? Szczerze mówiąc, ja również, ale w takim razie sprawdźmy. Dzisiejsza zagadka jest w formie dosyć krótkiego pytania. Zobaczmy, co siedzi w Twojej głowie. Powiedz, co łączy ksylitol, miód i stewię. Oczywiście, jeżeli chodzi o odpowiedź do zagadki, to znajduje się ona na końcu tego filmu, ale myślę, że dobrze wiesz, jaka powinna być odpowiedź. W pierwszym doświadczeniu postaramy się przeprowadzić tak zwaną próbę Tromera. Jest to próba, która polega na określaniu właściwości redukujących niektórych cukrów. Sprawdzimy, w jaki sposób zachowuje się glukoza podczas takiej próby oraz postaramy się wykryć cukry proste w takich sokach jak w soku z winogron oraz w soku z cytryny. W doświadczeniu pojawi się troszeczkę informacji chemicznych, ale mam nadzieję, że w żaden sposób nie sprawi to żadnego problemu i przejdziemy gładko i szybko przez wszystkie etapy doświadczenia. Zacznijmy w takim razie od przygotowania od czynnika tromera. Weźmiemy pierwszą probówkę i do tej probówki dodamy roztwór siarczanu 6-miedzi-2. On ma takie ładne błękitne zabarwienie i następnie dodamy roztwór wodorotlenku sodu. I zobaczymy, co się stanie. Zobaczcie, bo już pięknie widać, że powstaje nam taki niebieski, galaretowaty osad. Jest to wodorotlenek miedzi 2. Następnie do tej samej probówki dodamy glukozy i wstrząśniemy troszeczkę naszą probówką i możemy zobaczyć, że osad nam zniknął. Pojawił się taki ładny, niebieski, mówi się również, że szafirowy kolor. To oczywiście nie koniec próby Tromera. Teraz zapalimy świeczkę. Postaramy się ogrzewać probówkę z tymi wszystkimi rzeczami, które dodaliśmy, właśnie w płomieniu świeczki. No i chwileczkę będziemy czekać na efekty naszego doświadczenia. A może nic się nie stanie, to też zaraz zobaczymy. No ale sprawdzamy właśnie, w jaki sposób glukoza
reaguje, w jaki sposób będzie się zachowywać podczas takiej próby tromera. Już możemy zobaczyć, że coś tam się dzieje, coś tam się pojawia. Pojawia się taki czerwonawy kolorek, który uchodzi nam do góry i za chwilę zobaczymy, czy coś jeszcze zobaczymy. Możemy dostrzec, że powoli zmienia nam się barwa zawartości probówki. Już nie jest taka niebieska, jak było to wcześniej. Pojawia nam się osad. No i widzimy, że ten kolor jest jakby taki zielonkawy na razie. Jeszcze nam troszeczkę jaśnieje. Powstaje nam tak naprawdę ceglasto-czerwony osad i tym osadem jest tlenek miedzi 1. Pojawienie się takiego ceglasto-czerwonego osadu, zaraz go zresztą zobaczymy jeszcze wyraźniej w momencie, kiedy ta probówka będzie sobie leżała na statywie, więc wtedy też zwrócimy sobie na to jeszcze uwagę, ale jeżeli takie zabarwienie się zmienia na ceglasto-czerwone, to świadczy to w takim razie o pozytywnym wyniku próby tromera i glukoza takiej próbie tromera rzeczywiście ulega. I mamy ten pozytywny wynik. O, zobaczcie teraz, jaki piękny osad. Dobrze, odłożymy probówkę do statywu. Jak jesteśmy dalej, to widać, że rzeczywiście jest to taki ładny ceglasto-czerwony osad. Weźmiemy teraz drugą probówkę i zrobimy to samo dla soku z winogron. I znowu dodamy roztworu siarczanu 6 miedzi 2 i następnie do tego roztworu dodamy wodorotlenek sodu. Oczywiście efekt będzie taki sam jak wcześniej, czyli pojawia nam się taki niebieski galaretowaty osad. I teraz zamiast glukozy dodamy naszego soku z winogron. I wymieszamy i też możemy zobaczyć, że osad zanika, barwa troszeczkę nam ciemnieje, pojawia się również taki szafirowy roztwór. No i ponownie będziemy ogrzewać to w płomieniu palnika, a w sumie tak naprawdę w płomieniu świeczki. Znowu będziemy musieli chwileczkę poczekać na efekty naszego doświadczenia, czy coś się w ogóle będzie działo. Zobaczymy, czy sok z winogron będzie w takim samym stopniu reagować z tym odczynnikiem tromera i czy również będzie taką próbę przechodzić pozytywnie. Nie, może już się domyślacie, czy właśnie taki sok z winogronu będzie zawierał jakieś cukry proste, czy może ich nie będzie zawierał. O, myślę, że też już możemy ładnie zaobserwować, że coś się zaczyna w tej naszej probówce zmieniać. Też pojawia nam się osad. No jak, a więc barwa też powolutku już nie jest taka niebieska, tylko właśnie taka bardziej zielonkawa, ale czekamy jeszcze chwilkę, niech ta reakcja dalej zachodzi. O, no i widzimy, że powolutku już jaśnieje. O, pojawia nam się jakieś już takie żółte bardziej zabarwienie, takie pomarańczowe. No i też możemy zobaczyć, że powstaje nam ceglasto-czerwony
osad. Jest on troszeczkę jaśniejszy niż w przypadku naszej pierwszej próby, ale wynika to z tego po prostu, że znajduje się tu mniej glukozy. No wcześniej to była czysta glukoza, tak? Ale na pewno jesteśmy przekonani o tym, że jeżeli chodzi o sok z winogron, to również ulega takiej próbie Tromera, tak? A więc mamy pozytywny wynik próby Tromera w przypadku soku z winogron. Teraz sprawdzimy, czy cukry proste występują również w cytrynie. No i ponownie dodajemy siarczanu 6 miedzi 2 i wodorotlenku sodu do naszej probówki. Powstaje nam ładny, galaretowaty, niebieski osad i dodamy teraz sok z cytryny. I czy my możemy coś zobaczyć? Na pierwszy rzut oka widać, że osad również nam zanika. Znajdują tam się jakieś farfocle, tylko które były z naszego soku z cytryny, czyli jakiś miąższ z owocu. No i ponownie będziemy ogrzewać naszą probówkę nad płomieniem świeczki. I zobaczymy, czy będziemy mogli zobaczyć to samo, co mogliśmy zobaczyć w przypadku soku z winogron albo w przypadku glukozy, czyli naszej próby kontrolnej. Też to oczywiście wszystko troszeczkę trwa, więc musimy poczekać. Myślę, że jesteście cierpliwi. Ogrzewamy, ogrzewamy. I czy coś tutaj widać? Na razie nic się nie dzieje. Nie widzimy żadnej zmiany barwy. W sumie tak naprawdę barwa jest taka sama, jak była po dodaniu tego soku z cytryn. A więc podgrzewanie w ogóle nie spowodowało tutaj żadnych póki co zmian. No ale poczekamy jeszcze chwileczkę, no bo wcześniejsze soki czy roztwór glukozy ogrzewaliśmy troszeczkę dłużej, tak więc tutaj również chwilę poczekamy. No i moi drodzy, możemy zobaczyć, że tak naprawdę w przypadku naszego soku z cytryny nie dzieje się kompletnie nic. Już we wcześniejszych sokach widzieliśmy zaczynające się zmiany, więc ten kolor powoli się zmieniał. Tutaj niestety widzimy, że tak naprawdę nie możemy zaobserwować podobnych zmian. Nie dzieje się zupełnie nic. Myślę w takim razie, że no nie wiem, jeszcze troszeczkę wstrząśniemy. Chwilkę poczekamy. No dobrze, ale myślę, że chyba nie ma już sensu dalej tego ogrzewać i zwlekać, bo rzeczywiście widzimy, że nie obserwujemy żadnych zmian, więc możemy powiedzieć w takim razie, że soku z cytryn nie mogliśmy wykryć za pomocą próby Tromera żadnych takich cukrów prostych, które mogłyby przereagować z tym naszym odczynnikiem Tromera. Dokładnie, więc odłożymy probówkę do statywu i możemy jeszcze zwrócić uwagę na wynik naszego doświadczenia, już jak mamy wszystkie nasze próby przy sobie. No i w pierwszej probówce mieliśmy glukozę, w drugiej probówce sok z winogron, a w trzeciej probówce sok z cytryny i widzimy, że jeżeli chodzi o cukry proste, to one występują właśnie jedynie w soku z winogron. Zastanówmy się teraz, jakie cukry są dla nas lepsze. Czy lepiej dostarczać do naszego organizmu cukry proste, czy może lepiej dostarczać cukry złożone? Zanim dokładnie odpowiemy na to pytanie, prześledźmy drogę cukrów. Cukry proste
nie podlegają naszemu organizmie rozkładowi, są od razu wchłaniane do naszego krwiobiegu i następnie transportowane do komórek naszego ciała, gdzie są wykorzystywane w różnych reakcjach chemicznych. Na przykład wyobraźmy sobie, że jemy batona. Od razu po zjedzeniu batona w dosyć niekrótkim czasie czujemy głód. Wynika to z tego, że po zjedzeniu batona w naszej krwi dosyć szybko wzrasta poziom glukozy. Wzrastający poziom glukozy jest czynnikiem, który uruchamia produkcję insuliny. Insulina dosyć szybko uwalniana jest z komórek trzustki i powoduje obniżanie się poziomu cukru w naszej krwi. To powoduje, że ponownie czujemy się głodni. Dlatego warto spożywać jednak cukry złożone, ponieważ muszą one zostać najpierw rozłożone do cukrów prostych i dopiero mogą być wykorzystywane przez nasz organizm. Wystarczają nam w takim razie na zdecydowanie dłuższy okres czasu, ponieważ cukry proste, które powstaną w wyniku tego rozkładu cukrów złożonych, będą uwalniane stopniowo. Cukry złożone to na przykład skrobia, ale to już mówiliśmy sobie wcześniej. Taką skrobię, takie cukry złożone możemy spotkać chociażby w produktach zbożowych, takich jak ryże, makarony, pieczywo, czy na przykład płatki śniadaniowe. Oprócz tego skrobia znajduje się również w owocach i warzywach, na przykład w bananach albo ziemniakach. Jeżeli chodzi o banany, to więcej skrobi zawierają takie banany, które są mniej dojrzałe. Im banan jest bardziej dojrzały, tym więcej skrobi przekształcone jest w cukry proste albo w cukry mniej złożone niż właśnie taka skrobia. Oprócz tego skrobię możemy odnaleźć w otrębach ryżowych, możemy odnaleźć w roślinach strączkowych, takich jak fasola czy groch, albo na przykład w orzechach. W poprzednim doświadczeniu sprawdzaliśmy obecność cukrów prostych w różnych produktach spożywczych. Tym razem sprawdzimy obecność cukrów złożonych, a dokładniej przyjrzymy się skrobi. Do wykonania doświadczenia będziemy potrzebować jodyny. Jeżeli chodzi o jodynę, to mam nadzieję, że pamiętacie, jak w poprzednim odcinku wykorzystywaliśmy ją do wykrywania witaminy C. Jeżeli nie pamiętacie, to koniecznie zapraszam do prześledzenia ponownie tego odcinka. Tym razem jodyny wykorzystamy do wykrywania skrobi. Wykonajmy w takim razie doświadczenia z wykorzystaniem właśnie różnych produktów spożywczych. Najpierw zaczniemy od próby kontrolnej, no i do skrobi ziemniaczanej dodamy krople jodyny. Zwróćcie uwagę na zabarwienie. I teraz również to samo zrobimy z naszymi czterema produktami i naniesiemy krople na ziemniaka, teraz na banana, na ser żółty oraz również kilka kropel dodamy na szynkę. Tutaj akurat wybrałem polędwicę sopocką. No i teraz zobaczmy, jak wygląda nasza próba kontrolna. Skrobia zabarwiła nam się na kolor granatowy. To świadczy o tym, że jodyna w momencie, kiedy będzie miała kontakt ze skrobią, barwi się na kolor granatowy. Teraz porównajmy, jak wyglądają pozostałe próby badawcze. Jeżeli chodzi o ziemniaka, widzimy, że też mamy ciemne zabarwienie, ciemnogranatowe. Na banana, jak zobaczymy, również możemy zaobserwować podobną zmianę. Też pojawiło nam się ciemne zabarwienie. Zobaczmy w takim razie teraz na ser żółty. Możemy zobaczyć, że tutaj nie ma żadnych zmian. Jeżeli chodzi o szynkę, również nie doszło do zmiany zabarwienia. Jodyna dalej ma taki kolor, jaki miała wcześniej. To zobaczmy jeszcze na wszystkie próby razem. Dzięki temu możemy teraz porównać z próbą kontrolną i zobaczyć, gdzie właśnie mamy do czynienia z podobnym zabarwieniem. Widzimy, że również na ciemnogranatowy kolor zabarwił nam się ziemniak oraz banan. Natomiast nie możemy tego powiedzieć o serze żółtym i naszej polędwicy sopockiej. To świadczy w takim razie o tym, że skrobia znajduje się w takich produktach spożywczych jak ziemniaki i banan, nie ma jej natomiast w serze i
polędwice. Myślę, że po dzisiejszym odcinku z całą pewnością będziecie pamiętać, że cukry są niezbędnym składnikiem odżywczym, który potrzebny jest do prawidłowego funkcjonowania całego naszego ciała. A tym samym nie może cukrów zabraknąć w naszej codziennej diecie. Ale warto też pamiętać o tym, że mamy pewne zapotrzebowanie na węglowodany i zbyt duża ilość cukrów również nie jest dla nas niczym dobra. Jeżeli będziemy dostarczać do naszego ciała zbyt dużo cukrów niż jest nam potrzebne, to wówczas będzie on się odkładał w postaci tłuszczów, a to prowadzi do pojawiania się otyłości albo innych chorób. Warto omijać tak zwany cukier dodatkowy, czyli taki cukier, który znajduje się we wszelkiego rodzaju słodkich napojach gazowanych, energetykach czy na przykład w słodyczach. Po co on nam, jeżeli mamy ten cukier w innych produktach, takich jak na przykład owoce i warzywa? Czasami cukier w tych produktach, a więc na przykład w energetykach, w jakichś napojach, może być ukrywany pod jakąś dziwną nazwą, na przykład syrop glukozowo-fruktozowy, ale cały czas powoduje on to samo. Zbyt duża liczba cukrów prowadzi na przykład do nadciśnienia tętniczego, miażdżycy czy cukrzycy. Badania wykazały, że na przykład fruktoza jest chętnie wykorzystywana przez komórki nowotworowe do ich powielania, a tym samym do rozprzestrzeniania raka. Nadmiar cukrów prowadzi również do problemów z pamięcią, czy na przykład może zwiększać ryzyko pojawienia się depresji. Zresztą nie bez powodu cukier nazywany jest białą śmiercią. Jest to związek, który uzależnia i którego lepiej się wyzbywać. Ciężko pewnie mówić. Sam zresztą czasami mam ochotę na to, żeby zjeść coś słodkiego, ale warto robić chociaż małe kroczki. Może na przykład zamiast słodzić dwie łyżeczki cukru, posłuć jedną. Smak jakoś diametralnie się nie zmieni, a Ty będziesz zdecydowanie bliżej do dłuższego i zdrowszego życia. Problemem może być również brak ruchu w naszym życiu. Przecież to właśnie wysiłek fizyczny powoduje, że węglowodany są spalane. Okazuje się, że wystarczy nawet krótki spacer, pół godziny chodzenia, a redukujemy ryzyko zachorowania na choroby związane z układem krwionośnym bardzo mocno. Więc moi drodzy, cóż mam powiedzieć? Cukier tak, ale z umiarem. I z tą myślą chyba Was zostawię. Odpowiedź do zagadki jest bardzo prosta. Zarówno ksylitol, miód i stevia są to zamienniki cukru. Ksylitol jest cukrem brzozowym pozyskiwanym właśnie z tego drzewa. Jego słodkość jest porównywalna do zwykłego cukru białego, jest natomiast o wiele mniej kaloryczny. Stevia jest o wiele słodsza od cukru białego, natomiast praktycznie nie zawiera kalorii. Stevia jest rośliną, z której pozyskuje się liście. Mogą być one świeże, suche bądź też sproszkowane. Miód natomiast jest o wiele bardziej kaloryczny niż cukier biały, ale zawiera cenne minerały oraz enzymy. Powodują one, że miód nie zaburza równowagi mineralnej naszego organizmu, tak jak to jest w przypadku cukru białego. Dziękuję Wam bardzo za poświęcenie swojego cennego czasu. Jest mi niezmiernie miło, że jesteście, oglądacie. Zachęcam Was do śledzenia kanału Lekcje w sieci oraz wszystkich filmów, które tworzymy w serii Lekcje w sieci eksperymentalnie. Zachęcam Was do obejrzenia innych filmów dotyczących biologii, również filmów z chemii, gdzie Piotr i Łukasz robią cuda. Zachęcam do oglądania filmów z fizyki, gdzie Agnieszka i Rafał pokazują, że fizyka jest piękna. Myślę, że nasze przedmioty przyrodnicze są naprawdę czymś wspaniałym i bardzo Was zachęcam do śledzenia naszego kanału. Trzymajcie się bardzo ciepło, ja Was pozdrawiam bardzo gorąco i mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku.